Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372. Otwieram 38. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, pana wójta oraz administrację Urzędu Gminy. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 37. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 37. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, dyskusja. Punkt dziewiąty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy, uchwała nr 38 przez 213 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Punkt dziesiąty, wolne wnioski i zapytania. Punkt jedenasty, odpowiedzi na zapytania. Punkt dwunasty, zakończenie sesji. Punkt pierwszy mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji, na stan 15 radnych, na dzisiejszej sesji jest 11 radnych, a więc rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana radnego Marcina Czaplickiego. Przyjmuje pan? Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 37. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 37. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 23 listopada 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 37. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 20 stron maszynopisu i 11 załączników. Punkt drugi. Protokół nie odzwierciedla swej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 37. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu 37. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 37. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Sprawozdanie wójta z gminy z realizacji uchwał podjętych na 37. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 23 listopada 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 37 przez 206 przez 221 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 207 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 208 przez 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 209 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 210 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 211 przez 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 212 przez 2021 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu siódmego. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Punkt ósmy. Dyskusja. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Nie widzę. A więc przechodzimy do punktu 9. Projekty uchwał. Czy Państwo radni pozwolą, abym przeczytał tylko numer i tytuł uchwały, a nie czytał całej zawartości? Tak, dobrze, dziękuję. Podpunkt 1. Uchwała nr 38/213/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś chciał zająć głos? Nie widzę, a więc to może ja tam tak przeczytam podziękowanie tutaj. Społeczność Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Łucinie wraz z Radą Rodziców składają podziękowanie radnym Rady Gminy Jeziora Wielkie i panu wójtowi za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność na rzecz szkoły. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy wam błogosławieństwa Bożego, pomyślności i miłości oraz rodzinnego ciepła. Podpisany przez pana dyrektora szkoły w Łucinie, doktora Pawła Politowskiego oraz przewodniczącej Rady Rodziców, pani Lewandowskiej Emilii. To tutaj taki miły załącznik, a tutaj jeszcze mamy taki słodki upominek dla każdego radnego wraz z podziękowaniami, które rozdam po sesji. Dobrze, czy ktoś chciał zabrać jeszcze głos? Nie widzę, dziękuję. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania mamy również zrealizowany. Punkt 12. Zakończenie sesji. A więc zamykam 38. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo.